Cześć, z tej strony Adam, Guitar Center TV, odcinek dla basistów, a w nim Carter Guitars, model 350NL. Jak widzicie, instrument pięknie wykonany, mahoniowe drewno, bardzo ładny. Muszę wam powiedzieć, naprawdę bardzo wygodny instrument z dużą możliwością kreowania brzmienia. Krótko o instrumencie. Mamy tutaj przetworniki typu South Bar. Są to kryte przetworniki, nie widać magnesów. Elektronika jest w pełni aktywna i bardzo rozbudowana, ponieważ mamy pełną ekwalizację, wysokie, średnie, niskie, przełącznik między pasywną elektroniką i aktywną, dodatkowo balans między przetwornikami oraz potencjometr głośności. Stabilny, mocny, potężny most, dzięki któremu możemy bardzo prosto, ale bardzo skutecznie wyregulować menzurę. Dodatkowo oprócz śrub, które ma do regulacji menzury, mamy tutaj kontrę na froncie, która pozwala nam, by most był stabilny, by strój był stabilny, by wszystko, co zrobimy, było jak najbardziej dokręcone, spasowane i dzięki temu sustain jest zdecydowanie większy. Gryf. Gryf przykręcony jest w technologii Bolton, ale ze względu na to, że mamy tutaj frez na froncie korpusu, bardzo łatwo dojść do wysokich progów, a ma tych progów 24. Nabite one są na podstrunice z orzecha czarnego. Jeżeli chodzi o główkę, główka wyjątkowo dobrana, ładnie, stylistycznie, taka również nowoczesna, jak i cały instrument. Nowoczesne klucze w układzie 2x2. Bardzo dobrze spasowane siodełko. Gitara po wyciągnięciu z pudełka może jedynie potrzebować ruchu kluczem imbusowym, by sobie ustawić po prostu krzywiznę tylko gryfu. My wyciągnęliśmy tą gitarę z pudełka i tak naprawdę wyjątkowo tylko ją nastroiliśmy, więc mamy tutaj naprawdę bardzo dobry instrument. W tym przedziale cenowym polecamy wszystkim muzykom, którzy szukają instrumentu do nowoczesnych rozwiązań brzmieniowych. Na pewno będą bardzo zadowoleni. Posłuchajcie, jak brzmi ten instrument, jakie ma możliwości, a ja was zapraszam do sklepu na testy. Link do produktu poniżej. Zapraszam na kolejny odcinek.